Witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jaką mam kolekcję słodziaków. Jest też jeden taki wyróżniony, bo to nie jest słodziak. Ale jak widzicie, mam ich strasznie tutaj dużo. Strasznie mnie zasłaniają, więc będzie to na razie tak. Ok, dzisiaj jestem w takiej bluzeczce. Pewnie nie widzicie przez słodziaki. No dobra, zacznijmy może od tych najmniejszych słodziaczków. Ten może z bryków. On, nie pamiętam jak się nazywa, chyba Nikoś? Może. Nikoś, jak tutaj mamy taki sznureczek, jest specjalnie go tam do tyłu, żeby nie przeszkadzał mi. Tutaj jest taka metka. Nie wiem, czy moje nie odcięła. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Ja sobie zdam ten sznureczek, bo tutaj można podważyć i sobie ten sznureczek tutaj dać. Bo ja nie lubię, jak mi się takie sznureczki wypadają, bo to tak nieładnie. Więc tak się nam prezentuje. Ok, odkładam go tam, gdzie był. Teraz weźmy tego liska. Jak widzicie, ja nie mam tutaj tego większego, tak samo nie mam tego większego jak ten, ale nie było. Był, ale mi nie, nie było tak dużo naklejek. Nie, ale miałam takiego dużego liska, ale gdzieś mi się zgubił. Nie wiem, co się stało. Biedaczek. No dobra, tak wygląda z przodu malutki. On też ma tutaj takie, tym razem żółty, tam było fioletowe. Taka żółciutka, bo to można sobie do torebki dać, do plecaka. No teraz to nie, no gdzie by poszliśmy z tym plecakiem. No i tak wygląda z przodu. I tak wygląda z tyłu. Tutaj ma taki fajny, śmieszny, mały ogonek. I to tak można sobie zawiesić i tak fajnie sobie dynda. Tutaj za ogonek ja też sobie złapałam, bo nie, jak mówiłam, nie znoszę, że tak to jest. Takie sznureczko. Dobra. Tutaj mamy, ten się chyba po prostu lisek nazywał? Nie, nie lisek. Nie wiem. Tutaj mamy Zuzię, tak jak ja. Koniecznie musiałam kupić Zuzię. A tutaj jest taka. I tutaj ma takie słodkie, małe, no może nie małe, no tak, takie średnie uszka. To jest chyba zając. No, chyba. Tutaj ma taki słodki, mały ryjeczek. Tak wygląda. Tak wygląda z tyłu. Tutaj jest też, tutaj jest ten ogonek, a tutaj jest to, to też. Nie wiem, jak to nazwać. Tutaj mam takie dwie Zosie. Jak moja koleżanka się nazywa, też Zosia się nazywa. I one tak właśnie wyglądają. Pokażę Wam tutaj dwie. Tak z przodu i tak z tyłu. Wezmę sobie na razie tylko jedną. Tutaj ma taki dziubek, on nie odstaje. Tutaj jest taka ogólnie puchata. Tutaj ma skrzydełka i tutaj z tyłu ma taki ogonek. Tutaj też dodałam. I ta druga też ma tak samo, więc tak to wygląda. Ok, teraz przejdźmy do dużych. Ja te malutkie sobie dałam na bok, żeby już nam tutaj nie przeszkadzały. Ok. Jeśli chodzi już o takie mniejsze rzeczy, to też mam takiego słodkiego, nie ze słodziaków, ale taki słodki ma delfinek. Fajna taka zawieszka. Tutaj przy lampie o tej stoi sobie. Ok, ale przejdźmy do słodziaków. Co to za dźwięki? I tutaj może od tej Zuzi zacznę. To jest też Zuzia, taka jak była, o tutaj, maleńka Zuzia. Też musiałam, pierwszą w ogóle kupiłam tą Zuzię. Z tych małych też kupiłam pierwszą tą Zuzię, bo chciałam na koniecznie mieć Zuzię. Więc tak wygląda w większym rozmiarze. Tutaj tak uszy czasami oklepną, ale można to tak zrobić, żeby o tak pięknie miała te uszka, tutaj ma oczki, tutaj ten właśnie większy ryjek, tutaj ma z tyłu takie coś. Jedynie co mnie trochę wkurza, tutaj nie było łapek, a tutaj są już łapki. Nóżki, łapki. Ok, odkładamy sobie pozór. Ale tak w ogóle to tutaj ma bardzo mięciutkie to żółte. Sobie odkładamy. Ok. Ostatnie by ten innym będzie na koniec, więc sobie go od tutaj ocenię. Tam widzicie go kawałek, ale nie widzicie ogólnie. Tu mamy znów taką Zosię w większym rozmiarze.
Tutaj nie ma takiego sznureczka, nie wiem czy zauważyliście. Tutaj ma taki ogonek jak tam, tutaj ma takie pióreczka, nie wiem czy widać, że one tak odstają, widać. No, o tak, i tutaj ten dziubek. Już mi tam poza biurkiem brakuje miejsca. I tutaj została nam taka czwóreczka i tutaj to na koniec. Dobra, i tutaj mamy jeżyka. Nie wiem jak się jeżyk. Jaki jeżyk? Aczkolwiek jeżyk. Jeżyk. Coś mi kojarzy się, też na i, ale co to było? Dobra, nieważne, nie będę sobie przypominać. Tutaj ma takie fajne, milutkie futerko. Tutaj ma takie bardzo fajne, też takie milutkie. I tutaj ma łapeczki. A tutaj jak już... O, coś mu wypadło. Tutaj ma te kolce niby, które nie są kojące. Tutaj ma uszka. I tutaj ten swoją matkę. Wygląda on tak z przodu. I tak wygląda z tyłu. Z tyłu nie ma nic takiego ciekawego, oprócz tego, że tutaj jest takie fajne. Okej, odkładam go sobie o tutaj znów. O, widzicie go kawałek? Czekajcie, nadal chyba widzicie. A. No dobra, chyba ucho. Tak, widzieliście ucho. Okej, i teraz została nam trójka i to ostatnie, więc weźmy sobie to. Bubr. Też nie pamiętam. Kiedyś pamiętałam wszystkie te nazwy. Mówiłam. Pamiętałam wszystkie. A co się teraz stało? Tego nie wiem. Dobra. To jest bubr. Jakiś tam. Jak ktoś pamięta, to fajnie. Tutaj ma mordkę. Oczka nie było w mniejszym rozmiarze, więc pokażę wam tak dokładniej. Oczka. Tutaj ma takie fajne, duże nawet ząbki. Tutaj ma nosek. Uszka. Łapki. I tutaj już tak, trochę widzieliście. Ogonek taki ma fajną krateczkę tutaj. I tak wygląda z przodu. I tak z tyłu. I fajny jest. Okej, odłożymy swojego tutaj. Okej. Dobra, i teraz zostałam tylko dwa. I to właśnie coś. Dobra. Może od dziewczyny. To jest sarenka. O, taka sarenka. Mi nie przypomina sarenki. Nie wiem, co mi tutaj przypomina. Nie wiem, co to w ogóle jest. Ale chyba jest to sarenka. Tak mówią, bo pamiętam, jak to wszystko wygląda, no bo wygląda, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Sarenka, głównie sarenka. Nie było też w mniejszym rozmiarze. I tutaj ma nosek, taki odstający ryjek, oczka, takie nawet ma tutaj rzęsy, takie fajne. I tutaj ma łapki, uszka, takie dwa, brzuszek, taki on nie odstaje jakby co. I łapki, jak mówiłam, i tak wygląda. O, jeszcze zapomniałam, że ona ma tutaj kropeczki i tutaj ma ogonek. Tak wygląda z przodu i tak wygląda z tyłu. Tak. Tam już wam się trochę odstaje, bo mi się już za chwilę to wszystko runie. I została nam jedna i wreszcie ostatnia. Dobra, wyczekiwanie. Ok, tutaj jest Rysio, chyba. Jej! Chyba Rysio. To ma sens? Dobra, tutaj ma takie uszka, też nie był w mniejszym rozmiarze, tutaj są takie mniejsze, tutaj jest uszka, tutaj są oczka, tutaj jest taki ryjek i on wygląda jakby miał takie majtki. Nie wiem jak wam to się wyobrażam, ma takie kropeczki, według mnie to są majtki jego. I tak właśnie wygląda, tutaj ma taki sam brzuszek jak ta sarenka tutaj, widzicie jej kawałek. I tutaj ma ogonek. Tak wygląda z przodu i tak wygląda z tyłu. Tutaj są te majteczki według mnie. Okej. I ostatnich, taka na koniec można powiedzieć nagroda. Jest to taka dynia z gangu świeżaków. Chyba tak, z gangu świeżaków. O, tak wygląda, ma, bardzo mi się podoba, że ma takie łapki, bo można je sobie fajnie przytulać. I jest taka miła do ozdoby. Tutaj ma taki koniuszek.
Oczka takie plastikowe, jedynie jest jeden minus, że ma plastikowe oczka, a tutaj był z materiału, to jest według mnie jeden minus, bo wiecie, na przykład by sobie mieliście taką na ozdobę w kącie łóżku, to by można było się uderzyć, chociaż to jakoś bardzo nie boli. No, a tutaj mamy takie coś, takie jakby rozkroliście i tutaj macie miąższ. Okej, tutaj jest taka pomarańczowa, ma te swoje łapki. Tutaj ma takie brązowe, tutaj ma te oczka swoje, nosek odstający, buźkę i nóżki. Też tutaj mają brązowe. Taka fajna milusia. No i tak ona wygląda. Miałam tutaj dużo słodzieków. I jedną taką moją chyba najlepszą, bo ja kiedyś byłem, no tak, no jeszcze kiedyś spałam z pluszakami, to wtedy się z nią dwa razy zniosłam, bo potem już był mój koniec spania z pluszakami i wtedy z nią dwa razy spałam i tak to wyglądało. Ogólnie to ją miałam długo. Już mam ją długo. Więc tak, jeśli filmik Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał. Pa!